Gość Radia Płońsk. Janusz Opłonkowski, program Gość Radia Płońsk. Dzień dobry. Wykupione karnety na siłownię, pływalnie, nowe stroje do ćwiczeń, może suplementy pomagające rzucić palenie. Wiele osób wraz z nowym rokiem stawia sobie nowe cele, ale często kończą się one niepowodzeniem. Dlaczego i jak wytrwać w postanowieniach? O tym rozmawiać będziemy dzisiaj z psychologiem Łukaszem Smułko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tego, dlaczego tak łatwo jest nam porzucić postanowienia, do których podchodziliśmy z tak wielkim entuzjazmem, szczególnie przy świątecznym stole pewnie. No właśnie. Tutaj głównie rozchodzi się o ten entuzjazm, że bardzo często właśnie na nim kończyliśmy. Entuzjazm ma to do siebie, że jest uczuciem bardzo silnym, ale też bardzo krótkotrwałym. A potem bardzo szybko przychodzi nuda, jakiś spadek motywacji, rozczarowanie. Więc tak naprawdę, żeby odpowiednio swoje postanowienia móc realizować, należałoby się do nich odpowiednio przygotować. Z innych jeszcze takich powodów, dla których często ludzie dość szybko zaprzestają swoim postanowieniom, jest to, że planują bardzo wiele rzeczy naraz. Są to rzeczy generalnie proste, łatwe, ale w tej kompilacji nie zawsze jesteśmy w stanie im naraz sprostać. Niestety człowiek ma swoją siłę przerobową, taką, a nie inną. Szybko też wtedy spada motywacja, załamujemy się, porzucamy. Jeszcze innym sposobem, właściwie powodem, dla których te nasze postanowienia nie mają racji bytu, jest to, że to są często powielane postanowienia, na przykład zeszłoroczne, z jedynie przedłużonym terminem ważności. Czyli takie postanowienia, które już w swoim założeniu są naznaczone jakąś tam porażką. Próbowaliśmy już je raz podejmować, nie udało się, próbujemy jeszcze raz bez jakichś tam nawet większych planów na to wszystko. A prawda jest taka, że właśnie jakieś dokładne rozplanowanie tego wszystkiego pozwala nam stworzyć możliwość zrealizowania ich. No właśnie, a są jakieś sprawdzone recepty na wytrwanie w tych postanowieniach, od czego powinniśmy zacząć? Słuchając tego, co mówiłeś, chyba jest taka recepta sprawdzona. Pewnie dla każdego to będzie coś innego, natomiast najważniejsze na początku moim zdaniem jest to, żeby określić sobie cel. Cel, który jest dla nas realny, w naszym zasięgu. Jeżeli na przykład chcemy, powiedzmy, schudnąć, to nie możemy sobie powiedzieć, że chcę schudnąć 20 kg, choć poprzez poprzednie kilka lat tyliśmy, tak? Albo że przeczytamy 150 książek, gdzie w zeszłym roku przeczytaliśmy tylko 5 książek. No nie, to nie jest nasze, bo to wymaga od nas bardzo dużej zmiany jakby codzienności, więc takie coś nie może się udać. Przy naszych postanowieniach ważne jest to, żeby one się zrealizowały, taka zmiana nawyków, czyli tak naprawdę zmiana codzienności. I tu znowu przy założeniu, żebyśmy chcieli się na przykład odchudzać, to nie o to chodzi, żeby się katować jakąś dietą, tylko żeby zmienić nasze nawyki codzienne. Na przykład tam, gdzie mamy możliwość wybierania schodów zamiast windy, iść tymi schodami, tak? Jakieś zdrowe przekąski zamiast tych chipsów niezdrowych, to nie musimy od razu z tego wszystkiego rezygnować. Nie wiem, załóżmy, że będziemy pić więcej wody, regularnie chodzić na siłownię, w przypadku rzucenia palenia, tak jak powiedziałeś, to też nie musimy od razu rzucać całkowicie, chociaż też i tak można, ale można po prostu na początek sobie takie coś ograniczyć, tak? W tym wszystkim jest ważna też taka metoda małych kroków. To znaczy, żeby się nie napalać, żeby to wszystko szło tak pomalutku. Nie zakładamy sobie, co będziemy robili za miesiąc, za pół roku, tylko rozplanować sobie, że w tym tygodniu pójdę sobie dwa razy na siłownię, tak? Jeżeli to jest moim postanowieniem spędzanie więcej czasu z rodziną, no to zaplanujmy sobie konkretny dzień, w którym nie będziemy odbierać maili, wyłączymy telefon, będzie to czas typowo dla rodziny. I co ważne jeszcze, nie bójmy się, mili Państwo, nagradzać siebie sami za nasze postanowienia, bo chodzi tak naprawdę o docenienie swojego trudu i wysiłku, a nie tylko samych efektów. Mhm. A partner, który razem z nami będzie przechodził przez to samo, to dobry pomysł, czy jednak lepiej to wszystko robić samemu? No nic tak nie motywuje, jak wsparcie bliskiej osoby. Jeżeli dwoje partnerów ma możliwość próbować realizować to samo postanowienie, no to super, bo tak naprawdę nic tak nie zbliża ludzi, jak wspólne robienie czegoś, a już na pewno no jak aktywne spędzanie tego czasu. Natomiast no nie zawsze i nie każdy ma taką możliwość. Jest wiele ludzi, którzy mają taki charakter, że wolą samemu pracować nad sobą, więc sami chcą chodzić na tą siłownię, sami sobie rozplanować jakąś dietę, nie chcą, żeby jakiś trener personalny nad nimi stał. Ale mimo wszystko zachęcam do tego, żeby poinformować swoich przyjaciół, znajomych, partnerów o swoim zamierzonym celu, dlatego że wtedy jest nam trudniej złamać takie postanowienie. Oni to będą kontrolować. Tak, my przed nimi nie będziemy się jakby, będziemy się bardziej krępowali i wypaść źle.
A co zrobić w momencie kryzysu, bo takie chwile na pewno też przyjdą. Mhm. Jeżeli założymy sobie właśnie, że realizacja postanowień jest zmianą nawyków, czyli mówimy tutaj o procesie, a każdy proces wcześniej czy później niesie ze sobą jakiś kryzys. I tutaj warto sobie uświadomić, że kryzys jest czymś normalnym, bo każdy ma prawo do gorszego dnia. Problem jest wtedy, kiedy te gorsze dni zaczynają stawać się codziennością. Ważne, żeby nie szukać w takich momentach jakichś tanich usprawiedliwień i żeby ten kryzys nie zawładnął naszym całym procesem realizacji postanowień. I w tym momencie również zachęcam do rozplanowania jakiegoś odpoczynku i regeneracji, które są równie ważne, co wkładany w to wszystko wysiłek. Mhm. Co z poczuciem winy wobec samego siebie, kiedy ten kryzys stanie się właśnie codziennością, kiedy nie uda nam się zrealizować postanowień noworocznych, kiedy po prostu zrezygnujemy z ich realizacji. Bardzo często właśnie poczucie winy jest tym pierwszym sygnałem tego, że zaczynamy się poddawać. Wtedy warto sobie świadomie dawać takie małe przyzwolenia. To nam pozwoli przywrócić poczucie kontroli nad sytuacją. To znaczy, że jeżeli na przykład się odchudzamy, nie jemy słodyczy, to pozwólmy sobie przy tej niedzieli zjeść jakieś tam ciastko, tak? Jeżeli to jest chodzenie na siłownię, to też nie dajmy się zwariować, pozwólmy sobie jakiś tam dzień odpuścić, tak? To nam pozwoli jakby zrozumieć to, że to my decydujemy o tym, czy my coś zjemy, czy my tam pójdziemy, a nie jest to nasz taki sztuczny przymus, że musimy coś zrobić, bo inaczej się nie uda. Bo to tak samo jak nie od jednego hamburgera czy od jednej porcji lodów przytyliśmy, tak samo i teraz ta jedna porcja lodów nie sprawi, że czy jedno nie pójście na siłownię, nie sprawią, że nagle będziemy znowu grubi, tak? Co dalej? Warto również zastanowić się w takim momencie, jeszcze raz przyjrzeć się temu naszemu celowi, który żeśmy sobie obrali. Czy on nie jest na przykład dla nas zbyt wygórowany? Bo też w tym wszystkim trzeba pamiętać, żeby być elastycznym, bo nie na wszystko mamy wpływ. Mogliśmy sobie zrobić jakieś założenie na początku roku, a w ciągu roku okazało się, że nie wiem, straciliśmy pracę i ten karnet na siłowni jest dla nas dużym obciążeniem finansowym. Albo troszkę podupadliśmy na zdrowiu, przez co zakładane ćwiczenia, czy dana dieta, nie są dla nas wskazane, tak? Więc tutaj ta elastyczność jest skazana. No i pamiętajmy o tym odpoczynku, dlatego że on pozwoli nam nabrać dystansu i spojrzeć na tą naszą całą sytuację z boku. Mhm. Ostatnia porada przed rozpoczęciem realizacji nowego postanowienia noworocznego od ciebie? Żeby powziąć jakieś postanowienie, to pamiętajmy, że tak naprawdę to nie musimy czekać nowego roku, bo każdy nowy dzień jest tak samo dobry, żeby zrobić coś dla siebie i rozpocząć coś nowego. Pamiętajmy, żeby ten entuzjazm, który nas się rodzi, poprzeć jakimś konkretnym planem działania, naszym planem działania, dzięki czemu zaczniemy zmieniać nasze nawyki, a wtedy realizacja postanowienia stanie się przyjemnością, a nie tylko smutnym wyrzeczeniem. Ja ze swojej strony wytrwałości dorzucam. Życzymy wytrwałości w realizacji waszych celów. Dzisiaj na antenie Radia Płońsk psycholog Łukasz Smuka. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.